My to tworzymy z sercem i tak jak z pasją, tak jak my chcemy. I to było chyba najcięższe, ta praca fizyczna. Naszymi gośćmi są Agata Lee i Maja Hickman, twórcy Baśniowych Jurt, czyli wyjątkowego miejsca noclegowego w północnej Wielkopolsce. Zaczniemy od Ciebie, Agato. Bardzo proste pytanie. Dlaczego jurty? Dlaczego coś tak egzotycznego? Dlaczego nie na przykład jakiś motyw tutaj wielkopolski typu budownictwo szachulcowe czy chaty podcieniowe holenderskie? Dlaczego jurty? Tylko dlatego, że mieliśmy przyjemność przebywania w jednej z nich, gdy byliśmy na weekendzie urodzinowym z okazji córki urodzin, jeszcze mieszkając w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Wtedy też narodziła się właśnie ta idea jurt i tego klimatu, samego okręgu, który sprawia, że jak się wchodzi do wewnątrz, to po prostu człowiek się czuje inaczej. Jest harmonia zachowana, jest strefa zen, otwierana kopuła, po prostu zapach drewna palonego w kominku nas sprzedało i po prostu od tego momentu postanowiliśmy, że coś takiego byśmy chcieli stworzyć po powrocie do Polski, który już planowaliśmy dużo wcześniej, tylko nie mieliśmy właśnie tego pomysłu, co chcemy robić, i padło na jurty. Lee, tell me, because in the backstage your wife told me it was all your fault. And so how come? Why start such a business? Why to move from Britain here to northern Wielkopolska? Well, my wife's family live in Petusia, in the forest, which is where the yurts are, and we used to always come on holiday here, and that was where the idea first come from. Well, not first come from, because we stayed in a yurt. Yes, that's why I just mentioned that, yeah. But yeah, we thought the place got a potential, very big potential, because it's in the middle of nowhere. Yeah. And that's basically where the idea comes from. Okay, you told us it's in the middle of nowhere. So your first feelings after moving from Britain, from Manchester, yeah, from a big city, from a cosmopolitan city, to the middle of the forest, yeah, where you have only woodland, you have lakes, you have streams, yeah, but no city. So your first feelings? A dream come true, yeah. No traffic jams. Yeah, exactly. We needed that break, I think, because we work for years in the big companies and all by the that desk. Rush. Yeah, it just, yeah, we had enough, I think. Yeah. So we have your place on Earth. Yeah, right now. We found we do. We're still building it. You also have business based on it, so that's wonderful. Just been 8 months, I must say. It just been 8 months when we and look how far we've we come. Started. That's absolutely awesome. Wróćmy jeszcze po polsku do ciebie, Agato. Mówisz o tym, że współpracujecie też z okolicznym biznesem, bo to jest też istotne. Tak. Ale jak ma się ta współpraca układać? Czy to było trudne jak gdyby przekonać do takiego sieciowania, do budowania tej współpracy w regionie? Absolutnie nie. Bardzo chętni są właśnie inni producenci, inni przedsiębiorcy. Bardzo chętnie wchodzą z nami w różnistą pomoc, bo to jest w sumie się odzwierciedla na dwie strony. Oni nam pomagają, my im. I absolutnie wina lokalne, tak jak Cydrowin, czy firmy kajakarskie, czy sery z kozie, tak, makowa koza też z okolicy. Która nam sprzedała właśnie kozy. Też właśnie od kóz, tak, ale no myślę, że właśnie takie współprace i promowanie tego regionu, no to tak powinno się wspierać między innymi właśnie, żeby biznesami. Dalej. Macie na przykład pakiety u siebie. Tak, tak. Mhm. Mamy vouchery, tworzymy vouchery, czy to są urodzinowe, czy właśnie ślubne. Super. Ktoś może zadzwonić do nas, powiedzieć, słuchajcie, potrzebuję jako prezent ślubny właśnie, żeby para została u was i ile to kosztuje, jak to wygląda, co możecie zorganizować dla nich, czy są jakieś ekstra. Czyli na przykład połączyć to ze spływem kajakowym jak można? Najbardziej. Jak najbardziej. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Mhm. Mhm. Super. No dobrze, to na co mam nowe pytanie, może łatwe, może trudne. Być może na sali tutaj z nami było kilka osób, które chciałyby taki biznes otworzyć, wyjątkowe miejsce noclegowe. A powiedzcie mi, co było najtrudniejsze na początku? Just for you, I would also like you to answer the question, what was the most difficult part in the beginning? When we started the business. I think for me the most difficult thing was that
We did all this on our own. Yeah. It was a lot of work and physical work. A lot of physical work. Tak, fizycznej pracy było multo. My cały czas pracujemy i to, że my, nas jest tylko dwoje. My nie znamy ludzi z okolicy. Niestety te kontakty po latach, u mnie 16 latach, kiedy byłam za granicą, to wszystko zanikło. Zresztą moja rodzina się też przeprowadziła do Wielkopolski z Dolnego Śląska lata temu. Nie chcieliśmy też ingerować innych ludzi w to, ponieważ my to tworzymy z sercem i tak jak z pasją, tak jak my chcemy. I to było chyba najcięższe, ta praca fizyczna, samo zrobienie tego na czas, no w sumie na czas, tak chyba. Tak? What about Polish paperwork? Polish paperwork? Wow. That's me. Okay. That's me. You know the realities. I do the logistics and I do the paperwork, yeah. Unfortunately, Lee can't help me with it for now, but he's learning Polish, so hopefully in the future. Okay, dziękuję Wam bardzo. Thank you very much for the interview and all best for the future. Dziękuję. Thank you very much.